Witajcie. Kolejny odcinek jogi. Bardzo dziękuję, że ćwiczycie, bo już od wielu z Was słyszałam i bezpośrednio, i pośrednio od innych instruktorów i instruktorek, że ćwiczycie pilnie co tydzień. Super. Jestem z Was bardzo dumna. Nasz kolejny odcinek, pójdziemy znowu o krok dalej. Dobrze, jakbyście dzisiaj sobie przygotowali miejsce do ćwiczeń, takie, żeby była wolna ściana. Ja jako, że ze ścianami pustymi mam kłopot w domu, ale mam na przykład drzwi. Tylko dobrze, żeby one były zamknięte, żeby nam ktoś nie wszedł, a my właśnie jak się będziemy opierać, żebyśmy nie zniknęli gdzieś za drzwiami, nie byłoby to bezpieczne. Także miejcie taką przestrzeń, może być zawsze jakaś osoba, która będzie Wam pomagać i będziemy dzisiaj sobie robić różne asany z pomocą ściany, która zawsze nam pomaga. Zaczniemy od krótkiego wyciszenia, tak żeby już po tych wstępach, mam nadzieję, że te osoby, które ćwiczą codziennie, już są w ogóle takie wysportowane. Przymykamy na chwilę oczy, wyciszamy się, robimy jeden głęboki wdech, możemy nawet ramiona delikatnie unieść, potem opuszczamy z wydechem, możemy nawet lekko przygarbić, zaokrąglić kręgosłup, opuścić głowę i biorąc wdech unosimy, prostujemy kręgosłup i z wydechem opuszczamy, lekko zaokrąglamy. Troszeczkę jak taki kwiat na wietrze, z wdechem do góry i z wydechem opadamy, rozluźniamy się. I jeszcze raz teraz z wdechem już otwieramy oczy, unosimy ręce w górę, patrzymy, wyciągamy mocno do góry w stronę sufitu, a może część z Was w stronę nieba, jeżeli mogło wyjść gdzieś. I z wydechem opuszczamy. Teraz usiądę do Was bokiem, może tam. Usiądziemy z wyprostowanymi nogami. Nogi mogą być na szerokość bioder, mogą być też połączone. Ważne, żeby były proste nogi, prosty kręgosłup. Przenosimy ręce do przodu, zaplatamy i jak mamy ręce z przodu, to robimy łuk. Z kręgosłupa chowamy głowę, to z wydechem. I z wdechem unosimy, lekko ciągniemy kręgosłup w górę. I z wydechem opuszczamy, zaokrąglamy. I z wdechem unosimy do góry, nogi cały czas proste. Z wydechem chowamy głowę między ramionami. Wychylamy się lekko do tyłu. Tu pracuje nam jeszcze brzuch dodatkowo. I z wdechem unosimy się do góry. Sięgamy jak najwyżej. I jeszcze raz. Ręce do przodu, mocno ciągną, a ciało ciągnie do tyłu, tak daleko jak to jest możliwe. I z wdechem do góry i z wydechem lekko uginając nogi. Opuszczamy, rozluźniamy. Możemy ręce położyć luźno nogi, teraz już ugięte. Jeżeli ktoś może, można mieć wyprostowane, ale tutaj kręgosłup jest zaokrąglony. Rozluźniamy, głowę opuszczamy. Kilka wdechów i wydechów, miękkie, spokojne. Tak, żeby po tym lekkim wysiłku, lekkiej rozgrzewce. I powoli unosimy się do góry, z wdechem unosimy ręce. Otwieramy mocno klatkę piersią, sięgamy rękoma jak najdalej. I jeszcze raz z wydechem. I rozluźniamy. Przechodzimy teraz do podporu. Podpór dobrze Wam znany. Przesunę się, żeby było dobrze widać. Kolana na szerokość bioder, dłonie dokładnie pod ramionami, na szerokość ramion, palce u dłoni szeroko. Brzuch tutaj pracuje, nie wisi nam, tylko pracuje. Wyciągamy jedną nogę, w tym przypadku prawą, lewą rękę do przodu. Jeśli napotkacie na ścianę, można oczywiście się podeprzeć. Ale dobrze, jeśli to jest w powietrzu. No ja nie przesunę tych drzwi, więc tak zostanie. Jeszcze przez chwilę, po czym opuszczamy rękę, uginamy nogę w kolanie i kreślimy duże kółka, niezbyt szybko, tak żeby rozruszać nogę w biodrze.
Sięgamy mocno kolanem do góry i do boku. Spokojny wdech i wydech. I opuszczamy. I to samo na drugą stronę. Zaczynamy od nogi. Mocna, prosta noga. Tutaj nie wisimy, też mocny brzuch. I druga ręka. No to ja się tu lekko opieram. Być może, jak zrobicie to odwrotnie, podeprzecie się nogą na ścianie. Też jest ok. Ważne, żeby wyciągać mocno tu w jedną i drugą stronę. Jeszcze przez chwilę opuszczamy rękę. Uginamy nogę. Unosimy mocno stopę do góry. I krążenie. Teraz drugie kolano zakreśla jak największe kółka. Sobie wyobraźcie, że kolano rysuje wielką literę O. Im większa, tym lepiej. Im wolniej, tym lepiej. Czyli nie spieszymy się. Kolano najlepiej, żeby kółka krążyły, czy rysowały się do przodu. Nie do tyłu, tylko do przodu. I jeszcze jedno kółko. I zatrzymujemy. I podwijamy palce u stóp, ale tu już się odwrócimy, znaczy ja się odwrócę. Zrobimy teraz tak, żeby pięty oparły się o ścianę. Tu nawet dobrze, że jest próg, bo stopy nie są przyklejone bezpośrednio, tylko one właśnie w takim trójkącie. Czyli ustawiamy dobrze dłonie, pięty umieszczamy na ścianie i mamy psa z głową w dół. Z piętami opartymi na ścianie. Dzięki temu można się oprzeć, można ugiąć nogi, mocniej wyciągnąć kości pośladków w górę. Można doprostować nogi i przez chwilę zostajemy. Dobrze, gdyby, zobaczcie, jak brzuch wciąga w stronę kręgosłupa. Jeżeli tak jest, to jest dobrze. Można dłońmi lekko odejść do góry. Jeszcze przez chwilę zostaniemy. Mocno tu się odpychamy od dłoni, sięgamy, wydłużamy kręgosłup. Głowa jest całkowicie luźna. Jeszcze przez chwilę dłonie pracują, ręce pracują, ramiona. Moja ulubiona pozycja, to już wiecie. I uginamy nogi w kolanach, kolana szerzej. Troszeczkę musimy się odsunąć. Pośladki napięte, pozycja dziecka. I długie wydechy. Dla regeneracji wydechy mogą być przez lekko rozchylone usta. Część z Was, jeżeli czujecie siły, możecie podnieść ręce w ten sposób, ale jeżeli czujecie duże zmęczenie i potrzeba regeneracji, rozluźnienia, to opuszczamy głowę. Poprzez długie wydechy i krótkie wdechy można wyregulować sobie i oddech, i szybciutko się zrelaksować. Będziemy za chwilę podnosić z pozycji psa z głową w dół, nogi do góry. I pomimo, że to wygląda dość karkołomnie i nie do wykonania, podejmijcie wyzwanie i zobaczycie, że wcale nie jest to takie trudne. Wyciągamy znowu ręce do przodu, ustawiamy stopy, podwijamy palce u stóp, pięty lądują na ścianie. I unosimy pośladki do góry, jesteśmy w psie z głową w dół. Dobrze, żeby teraz stopy przesunąć do siebie. One mogą być połączone lub prawie połączone. No i teraz uniesiemy nogę do góry. Uginamy, stoimy na tej. Ona jest pewnie oparta o ścianę, dzięki czemu mamy dużą stabilność, a tą nogą sięgamy jak najwyżej. I teraz nie ustawiamy stopy w ten sposób, tylko podwijamy palce u stóp, dzięki czemu możemy mocno się zaprzeć i próbujcie. Może być tak, że macie ugięte nogi. Jest ok, ale ważne, żeby się odepchnąć, sięgnąć tą nogą jak najwyżej. Kilka oddechów, jeżeli czujecie, że ręce już Wam nie wytrzymują, to przerwijcie, usiądźcie w pozycji dziecka. Jeżeli możecie wytrzymać, to jeszcze chwilę. I wracamy, układamy obie nogi, wyrównujemy, czujemy, jak nasze biodra są teraz inne. I druga noga. Znowu sięgamy jak najwyżej. Jak się zaprzemy palcami u stóp, to możemy wyprostować obie nogi. Pewnie w tych spodniach to mało co widać, czy są proste, czy nie. Takie małe oszukaństwo, ale wierzcie mi na słowo, że one są proste.
Zobaczcie, że to wcale nie jest takie bardzo, bardzo trudne. Jeszcze przez chwilę. Opuszczamy nogę, uginamy nogi, kolana razem i najlepiej ręce do tyłu rozluźniamy, tak żeby barki, ramiona całkowicie mogły rozluźnić się, bo na nich spadało najwięcej ciężaru teraz w tej pozycji. Długie wydechy, tak żeby uspokoić. Za chwilę jeszcze raz zrobimy psa z głową w dół. Tak, popracują nam jeszcze raz ramiona i ręce. Tym razem zrobimy tak zwanego sikającego psa. Pewnie większość z Was już się uchachała zdrowo. Pewnie każdy z Was widział, jak pies nie suka, jak pies sika, bo suczka jak sika, to po prostu kuca. A my tu kucać nie będziemy. Czyli przechodzimy znowu do psa z głową w dół. Znowu z piętami opartymi. Dzięki temu, że te pięty są oparte, to jest nam łatwiej wytrzymać w tej pozycji. I co robimy? Zrobię najpierw na jedną stronę, potem na drugą. To zobaczycie. Uginamy, unosimy nogę, kolana jak najwyżej, ugięta noga. I teraz otwieramy i sięgamy tą piętą jak najdalej. Czyli dosłownie jak pies sikający. Pozycja jest wygodna, ale ręce tu trochę pracują. I wracamy. I to samo na drugą stronę. O ile mi... Momencik. Właśnie, to są te uroki. No tu się całkiem odczepiło. Muszę to włożyć tak, żeby mi nie odpadło całkiem. Ok. Unosimy nogę. Przybliżamy. Odkręcamy. I teraz jestem na drugą stronę. Ja sikać nie będę, ale pozycja się nazywa sikający pies. Jeszcze przez chwilę. I powracamy. I znowu, żeby ręce nam odpoczęły, uginamy kolana, przenosimy ręce do tyłu, opieramy czoło, rozluźniamy. Jeśli dla Was lepsze do relaksacji jest ręce z przodu, mogą być z przodu. Ja wolę w ten sposób. Ramiona odpoczywają. Przez chwilę jeszcze pobędziemy. Wdech i długi wydech. Pomyślcie, ile fantastycznego już zrobiliście. Jeśli nawet zrobiliście tylko kapinkę z tego, albo tylko przez chwilę, to wszystko jest super. Nie zrobimy tego nigdy w WTZ-ach, bo nie ma takich możliwości, ale jak jesteście w domu, możecie właśnie to sobie popróbować. Ok. Powoli wstajemy. Podnosimy się do góry. Ja tu się muszę poprawić, te wszystkie urządzenia i ustrojstwa poprzekładać. Wyglądam dosyć dziwacznie. Ustawimy sobie, opieramy się przyjemnie o ścianę, jak w moim przypadku o drzwi. Łączymy kolana razem. Schodzimy w dół, no i jesteśmy takim krzesełkiem. Już takie krzesełka robiliśmy. Ręce na biodra, przechylamy się do przodu. Mocno dociskamy tutaj zewnętrzne krawędzie. I jak już jesteśmy tak do przodu, unosimy ręce w górę. Jest o tyle prościej, że pośladki się opierają, w związku z tym nogi się tak nie męczą. Jeśli ręce tu już Was przy psie z głową w dół wystarczy dla nich, zostawcie ręce w ten sposób. Możecie też ręce połączyć na mostku. Jeszcze przez chwilę, po czym łączymy ręce i skręcamy. Robimy skręt, opieramy teraz przedramię o kolano, czyli taki fajny skręt. Tutaj ta ręka jest po to, żeby się odepchnąć od niej, a jak się odepchniemy, to ramię idzie do tyłu. Przyjemny skręt. Kolana oparte, stopy oparte, żeby nie zgniatały się tu z kostki wewnątrz, to trzeba dociskać tutaj zewnętrzne krawędzie. Jeśli tego nie zrobimy, to te nasze kostki zaczynają nas boleć. I powoli unosimy się, wyrównujemy i na drugą stronę.
gdzie jak oprę się o dolną dłoń, to ramię idzie mi do tyłu. A głowę mogę skierować mocno w górę, albo w dół, albo patrzeć po prostu przed siebie. Jeszcze przez chwilę. A nogi już dają o sobie znać. Wracamy. Opuszczamy ręce, nogi na szerokość bioder. Teraz możemy albo na ugiętych, luźny skłon, bądź wyprostowane. Jak wolicie. Ja wolę z wyprostowanymi. Ugięte nogi mnie bardziej męczą, więc wolę. A pośladki cały czas są oparte o ścianę. Luźna głowa, całkowicie luźna. Rozluźniamy. Tu przede wszystkim ręce się rozluźniają. Zobaczcie, ile dobrego może być przy takiej ścianie i o ile łatwiej. Po chwili możecie sobie chwycić za duże palce i zrobić większy skłon, ale możecie równie dobrze po prostu powisieć, żeby rozluźnić, głowę rozluźnić. Jeszcze przez chwilę. I powolutku unosimy się do góry. I co? Dosyć już tych zajęć w pionie. To zrobimy jeszcze jedno z wykorzystaniem. Dzisiaj takie już trudniejsze. To jest wyzwanie dla wszystkich. Staniemy sobie teraz przodem do ściany. Stopy na szerokość bioder. I ustawimy prawą nogę z przodu, a lewą lekko do tyłu. I zobaczcie, piętę lekko kierujemy do środka. Dobrze, jakbyśmy byli w takiej odległości, żeby móc potem położyć dłonie na ścianie. Biodra są skierowane do przodu, proste, obie nogi. Z wdechem unosimy ręce w górę i przenosimy całe dłonie na ścianę. Głowę chowamy między rękoma. Jeżeli czuję, że ja mogę zejść niżej, to się odsuwam, tak żeby ciało ustawić równolegle. Jeśli Was ta noga się ugina, to niech się ugina, ale starajcie się ją doprostować, żeby ona była jednak prosta. Ćwiczymy teraz bardziej nogi niż ręce. Ręce się tylko delikatnie opierają. Jeszcze przez chwilę. I teraz uwaga, równoważnie. Odpychamy się lekko od ściany, ręce przenosimy na biodra, unosimy się do góry i zamieniamy stopy. Żeby ta odległość była taka sama, to tą z tyłu nogę stawiamy na wysokości prawej, a prawą dajemy do tyłu. I jesteśmy tak samo, tylko na drugą stronę. Znowu biodra idą do przodu, unosimy ręce w górę i sięgamy. Dłonie ustawiamy znowu na ścianie, głowa między ramionami. Znowu noga z przodu możliwie wyprostowana. Jeśli ona się trochę ugina, nie szkodzi, ale dążymy do tego, żeby ona była wyprostowana i głowa na mnie wisi. Ja tu tylko spoglądam, żeby powiedzieć do Was, a tak to uszy między ramionami. Spokojne, głębokie wdechy i wydechy. Widać, młoda nam tutaj towarzyszy. I jeszcze przez chwilkę. I znowu odpychamy się lekko od drzwi, ręce na biodra, z wdechem unosimy do góry i łączymy na chwilę obie stopy, na chwilę pozycja góry, czyli ręce lekko oddalone, czubek głowy do góry, możemy na chwilę przymknąć oczy, jeden głęboki wdech i wydech i jeszcze jeden wdech i wydech i siadamy. Poćwiczymy jeszcze chwilę mięśnie brzucha. Ustawiając stopy znowu na ścianie, chwytamy pod udami, łokcie kierujemy na zewnątrz i zobaczcie. Okrągłe plecy z wydechem unosimy do góry, z wydechem. Okrągłe plecy, odsuwamy się, z wdechem idziemy do góry. I tak spokojnie w rytmie swojego wdechu i wydechu. Nogi spokojnie są oparte już na takim dużym luzie.
i do góry. I na dół zaokrąglamy plecy. I z wdechem do góry. I z wydechem na dół. I jeszcze raz unosimy do góry. I z wydechem opuszczamy. Opuszczamy nogi i kładziemy się na plecach. Ustawiamy na chwilę nogi wyżej, co jest bardzo dobre, zwłaszcza jak jest gorąco, a na wtorek zapowiedziana jest dość wysoka temperatura, więc przyjemnie sobie nogi ustawić wyżej. Ale żeby jeszcze troszeczkę rozluźnić brzuch, ręce ustawcie po boku i kolana na jedną ze stron. Tu można sobie pomóc, docisnąć druga ręka do boku i to ramię chcemy, żeby było jak najbliżej podłogi. Jak ono będzie trochę wyżej, nic nie szkodzi. Teraz już wydłużamy wydech, powoli rozluźniamy się. Oczy dobrze, jak sobie przymkniecie. Już powoli zbliżamy się do relaksu, ale jeszcze chwilkę. Teraz rozluźniamy dolne partie pleców. Oddychamy spokojnie, wdech i wydechy przez nos. Myślimy sobie o czymś przyjemnym. Jak jest ciepło i słonecznie, to od razu jest też przyjemniej. I powolutku unosimy nogi do góry, przekładamy na drugą stronę. Ja zaraz przełożę, tylko muszę te wszystkie swoje ustrojstwa przełożyć. I ręka do boku, znowu ramię może się unieść. Ono z czasem powoli będzie opuszczać. Może to nie będzie dzisiaj, może będzie za rok, za dwa. Cierpliwości. Jak będziecie ćwiczyć systematycznie, to wszystko jest możliwe, wszystko w waszym zasięgu. Druga ręka może być od góry, na udzie. Oczy przymknięte. Spokojne wdechy i wydechy. Powoli wracamy z nogami i przejdziemy do takiej pozycji relaksującej z nogami na ścianie. Musimy się, żeby wejść, najtrudniej to wejść do tej pozycji. Co robimy? Przyklejamy się swoimi pośladkami mocno do ściany. Przenosimy nogi do góry. Nogi są oparte. Jeśli jest taka sytuacja, tak jak u mnie, że są drzwi, gdzie ja mogę oprzeć nogi po bokach, to jest tylko super. Więc może być w ten sposób. Co robimy z rękoma? Ręce mogą być na brzuchu, mogą być podłożone pod głowę, albo można podłożyć coś pod głowę, jakąś poduszkę czy koc, a ręce położyć po obu stronach. Nogi z czasem mogą się lekko ugiąć, mogą być wyprostowane. Można połączyć stopy podeszwami, skierować kolana do przodu i jeżeli dla was to jest ok, to też tak może być. Można w ogóle skrzyżować, jak do siadu skrzyżnego i zostać w ten sposób. Ułóżcie się tak, żeby wam było wygodnie przez najbliższe chwile, żeby całe ciało się rozluźniało przyjemnie. Wiecie, te osoby, które mają nogi w górze, przyjemnie krew odpływa ze stóp. Dobrze się tak położyć pod koniec dnia. To jest taka ulga dla stóp, dla łydek i w ogóle dla całych nóg. Też dla dolnego kręgosłupa.
Wsłuchajcie się w swój rytm oddechu. Rozluźniajcie ramiona. Jak jeszcze ktoś nie zamknął oczu, to teraz jest ten moment, żeby sobie przymknąć oczy. Całkowicie się rozluźnić. Czujecie takie przyjemne ciepło z nóg? Ja czuję. Rewelacja. Jak chcecie, możecie zostać w takiej pozycji tak długo, jak dla Was jest to potrzebne dzisiaj. Nie tylko dzisiaj. Poczujcie, jak przyjemnie głowa też odpoczywa. Ręce się rozluźniają. Jeśli masz wyprostowane nogi, możesz teraz je ugiąć, ustawić stopy na ścianie. Możesz skrzyżować jak do siadu skrzyżnego. Możesz podeprzeć uda rękoma. I jeszcze przez chwilę zostań w przyjemnym odczuciu rozluźnienia, zrelaksowania. Teraz powoli będziemy wychodzić z tego relaksu. Bierzemy większy wdech, wydech. Możecie przeciągnąć ręce, poruszać rękoma, poruszać stopami. Możecie jak idziecie poruszać, przyciągnąć kolana, pobujać się lekko z boku na bok. Przyjemne rozruszanie. Powoli przekładamy się na prawy bok. Tu mam bardzo mało miejsca. Powolutku siadamy, głowę unosząc na samym końcu. Jeśli mamy tu miejsce do siedzenia, sobie można usiąść. Prostujemy kręgosłup. Bierzemy wdech, łączymy dłonie. Opuszczamy głowę, dziękujemy sobie. Ja Wam bardzo dziękuję. Jeśli cokolwiek było dla Was bardzo trudnego, nie zrażajcie się. Dzisiaj będzie trudno, jutro będzie łatwiej. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo zobaczymy się w UTZ-ach. Jeszcze przed Wami zajęcia filmowe, na które zapraszam. A dla tych, co nie na zajęcia filmowe, dziękuję. Ćwiczcie, jak nie ten zestaw, to wszystkie, które były poprzednio. Pa!